Jeżeli mielibyśmy źdźbła porażone w stopniu trzecim, to skutkuje tym, że widzicie później Państwo na plantacji białe kłosy. Które z tych substancji czynnych byłyby na tyle fajne do zastosowania, żeby właśnie objąć cały kompleks? Studenci przygotowują próby właśnie z poszczególnych doświadczeń i dopiero na tej pięknie wyczyszczonej podstawie źdźbła możemy zobaczyć efekt skuteczności fungicydy. Pobierzemy próby nasion właśnie w celu zbadania odporności chabra na Waszych plantacjach. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Epole do popisu. Jesteśmy kilka tygodni przed żniwami i jest to najlepszy czas na to, aby ocenić skuteczność działania fungicydów na choroby podstawy źdźbła. Miłego oglądania! Zanim przejdziemy do materiału, chciałbym Was poinformować, że prowadzimy badania nad odpornościami chabra bławatka w Polsce. Jeżeli macie na swoich plantacjach taką sytuację, że chabr bławatek pozostał na plantacji po zabiegu herbicydowym w zbożach, to dajcie nam znać na nasz adres mailowy. Odezwiemy się do Was i pobierzemy próby nasion właśnie w celu zbadania odporności chabra na Waszych plantacjach. Pani profesor, spotykamy się na początku lipca i może dla naszych widzów wydać się dziwne, że będziemy rozmawiać o chorobach grzybowych, ale teraz jest właśnie moment na to, żeby ocenić patogeny, które są na podstawie źdźbła. Tak jest, dokładnie. Właśnie faza BBCH 75 do 83 to jest właśnie ta faza rozwojowa, w której w zbożach oceniamy porażenie chorobami podstawy źdźbła i dokładnie to robimy od kilku dni, tak? Próby do tego, żeby ocenić choroby podstawy źdźbła muszą być odpowiednio przygotowane, o czym za chwilę kilka słów powiemy. W tym momencie oceniamy efekty wykorzystania wcześniejszych fungicydów. Jeżeli chodzi o choroby podstawy źdźbła, to wyróżniamy łamliwość, fuzaryjną zgorzę podstawy źdźbła i co jeszcze w warunkach Polski możemy wyróżnić? Jeszcze wyróżniamy ostrą plamistość oczkową i jeszcze możemy znaleźć, i już na przykład wczoraj znaleźliśmy też kilka takich przykładów, zgorzel podstawy źdźbła, czyli Gaumenomyces graminis, typowy patogen upraw monokulturowych. Jeżeli chodzi o ten sezon, wydawałoby się, że no tak naprawdę marzec i kwiecień pod kątem warunków pogodowych były sprzyjające do tego, żeby chorób grzybowych nie było w dużym nasileniu, a jak to wygląda w praktyce? No właśnie, i dokładnie tego samego się spodziewaliśmy, ale jakimś tutaj było zdziwieniem naszym, jak okazało się, że na przykład tak, owies może nie, natomiast jeśli chodzi o jęczmień, pszenżyto, pszenicę, jak najbardziej ta presja patogenów tutaj występuje. Dużo mniejsza jest oczywiście w roślinach jarych, tak? Ocenialiśmy wczoraj właśnie jęczmień, jary, to tam praktycznie poza pojedynczymi fuzaryjnymi zgorzelami nie było innych patogenów, ale już na przykład w pszenicy ozimej mamy cały kompleks patogenów, czyli występuje i fuzaryjna zgorzel, i łamliwość, i tak jak właśnie wspomniałam, na tych obiektach monokulturowych pojawiły się też objawy zgorzeli podstawy źdźbła, tak, czyli i ostra plamistość oczkowa, której muszę przyznać, że z roku na rok obserwujemy coraz więcej. Okej. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że tak naprawdę skuteczność fungicydów zazwyczaj oceniamy no, gdzieś tam w okresie 2, 4 tygodni, 6 tygodni po zabiegu. W przypadku chorób podstawy źdźbła wygląda to inaczej. Proszę powiedzieć, dlaczego właśnie tak? Dlaczego tą ocenę musimy dokonać tak naprawdę tuż przed żniwami? Tak naprawdę my wcześniej możemy obserwować, ponieważ można zrobić obserwację tak zwanej dynamiki porażenia chorobami podstawy źdźbła i w przypadku niektórych patogenów się tak robi, tak chociażby jak w przypadku zgorzeli podstawy źdźbła, czyli w kolejnych fazach rozwojowych możemy pobierać próby i oceniać tą presję tego patogena. Tak? W przypadku pozostałych chorób moglibyśmy również tak zrobić, ale nam chodzi o zobaczenie efektu końcowego, czyli czy wykonany przez nas zabieg w fazie BBCH 31-32 w sposób skuteczny zadziałał. I tak naprawdę wtedy tylko widzimy ten końcowy efekt, tak, tej skuteczności, ponieważ, jak już wielokrotnie sobie mówiliśmy, wtedy stosujemy fungicydy, które działają na podstawie źdźbła i one tutaj mają zadziałać i ten efekt tu musi zostać. Jeśli nie został, to znaczy, że zabieg był nieskuteczny. Przeprowadzanie takich prób, analiz nie jest prostą sprawą, dlatego też tutaj mamy
za sobą zespół, który pracuje tak nad tym, żeby pani profesor miała trochę też prostszą pracę, jeżeli chodzi o tą ostateczną ocenę skuteczności. Czy można to zrobić w prostszy sposób, czy jednak jeżeli rolnik chciałby wykonać taką właśnie analizę u siebie na polu, no to musi pobrać tam ileś roślin i też taki bardzo skrupulatny sposób taką ocenę przeprowadzić? No niestety, no jest to ten typ oceny, którego się nie da zrobić w prostszy sposób. Musimy pobrać próby, musimy przywieźć je do gospodarstwa, musimy je wypłukać, musimy całą podstawę źdźbła, tak jak tutaj właśnie widzimy, jak studenci przygotowują próby właśnie z poszczególnych doświadczeń i dopiero na tej pięknie wyczyszczonej podstawie źdźbła możemy zobaczyć efekt skuteczności fungicydów. Jeżeli chodzi o choroby postawy źdźbła, to wiemy, że tak naprawdę liczba substancji czynnych, które jak gdyby ograniczają nam rozwój chorób, jest coraz mniejsza. Tak. Na podstawie też tego, co pani widziała już analizując próby tegoroczne, gdybyśmy mieli wskazać na substancje czynne, które są dedykowane typowo do skutecznej ochrony przed łamliwością postawy źdźbła, to na które by pani wskazała? Tutaj mamy cyprodinil, to już w ogóle bezdyskusyjnie i to chociażby po wczorajszych ocenach już wiem, że po raz kolejny jest to jakby kombinacja, która działa w sposób skuteczny. Wiadomo, że mamy tutaj metrafenon, mamy tutaj procjokonazol, tak, czyli to są substancje, które działają. W przypadku prochlorazu tak naprawdę obserwujemy już od jakiegoś czasu pojawianie się odporności na tą substancję aktywną, no ale też wiemy już doskonale, że jest to substancja, która jest ostatni rok z nami, także tutaj już jakby nie będzie wykorzystywana w tym celu. A gdybyśmy mieli rozszerzyć sobie zakres chorób o inne choroby postawy źdźbła, na przykład fuzaryjną zgorzałość postawy źdźbła, to wtedy które z tych substancji czynnych byłyby na tyle fajne do zastosowania, żeby właśnie objąć cały kompleks? No to tutaj mamy procjokonazol tak naprawdę, prochloraz, no i metrafenon w tych wyższych dawkach, tak? Tutaj nam pozostaje do wykorzystania i rzeczywiście wtedy mamy tak na dobrą sprawę cały kompleks do zwalczenia, ale poza zgorzałą podstawę źdźbła, czyli Geomanopsis graminis, ponieważ no, te substancje nie działają na tego patogena. Mhm. Jeżeli chodzi w ogóle o zabieg T1, no to wiemy, jakby, że postawa źdźbła to jest no, ta podstawa, ale tam jeszcze też chodzi o to, żeby dobrze zabezpieczyć albo zwalczyć mączniaka, septoriozę, czy jeszcze jakaś jednostka w pszenicy byłaby taka mocna w tym na aspekcie? Ten moment, jeżeli mówimy o pszenicy, to są najważniejsze oczywiście patogeny, czyli mączniak i septorioza. Niekiedy, jeżeli była silna presja jesienią, pojawia się też rdza, ale tutaj no to, jeśli chodzi o ten pierwszy zabieg, jest to wyjątek, chyba żeby była bardzo podatna odmiana. Pani profesor, ponieważ staramy się na kanale u nas pokazywać taką wiedzę szczegółową, chciałbym panią poprosić, żeby pani właśnie przekazała nam i naszym widzom, w jaki sposób powinniśmy podejść do oceny chorób postawy źdźbła właśnie na roślinach zbożowych. Więc tak, oczywiście udajemy się na pole, pobieramy, jeżeli mamy pole uprawne, typowe, my mamy doświadczenia, tak? Czyli pobieramy 25 źdźbeł z poletka, natomiast w przypadku pól uprawnych musimy pobrać około 100 do 150 źdźbeł, przechodząc z kosem przez pole. Wykopujemy, ponieważ chcemy zobaczyć także chociaż trochę systemu korzeniowego, tak żeby to nie była tylko podstawa źdźbła, ale także żeby to był system korzeniowy. Wykopujemy, przywozimy do gospodarstwa, rośliny te należy wypłukać, następnie przystępujemy do obrania właśnie podstawy źdźbła z tutaj całych liści, które nam pozostają, tak żeby uzyskać efekt czystej podstawy źdźbła. Należy to jeszcze raz wypłukać i wtedy możemy przystąpić do oceny tego, co pojawia się na podstawie źdźbła. Jak rozróżnić łamliwość postawy źdźbła od innych chorób postawy źdźbła? Łamliwość akurat jest dosyć łatwa do rozróżnienia ze względu na to, że jest to plama z taką rozlaną otoczką. Tak? Później jeśli chodzi o fuzaryjną zgorzelę podstawy źdźbła, to są takie kreseczki, które układają się wzdłuż podstawy źdźbła. Następnie mamy ostrą plamistość oczkową, jak sama nazwa wskazuje. Oczko jest ostre, z taką dobrze widoczną właśnie obwódką, a zgorzelę podstawy źdźbła oceniamy na korzeniach. Na korzeniach musimy spojrzeć, czy system korzeniowy jest poczerniały, ponieważ to właśnie pojawienie się tutaj zarodników w kolorze czarnym na systemie korzeniowym i na podstawie źdźbła mówi nam o tym, że jest to zgorzel podstawy źdźbła, a nie fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła. Tak naprawdę możemy chyba powiedzieć, że kompleks chorób podstawy źdźbła jest najbardziej ograniczającym plon. Tak. Jaki to może być nawet procent obniżenia potencjału plonowania w stosunku do takich plantacji zdrowych? Jak pokazują wieloletnie badania, jeżeli mielibyśmy silnie porażony łan, to niestety może nawet to być 40% ubytku plonu, ze względu na to, że musimy zdawać sobie z tego sprawę. Jeszcze za chwilę sobie to pokażemy. My te patogeny oceniamy w skali trzystopniowej.
czyli plama, która zajmuje tylko kawałek obwodu podstawy, to jest jedynka. Później większa część to jest dwójka, a cały obwód podstawy źdźbła dookoła to jest trójka. Jeżeli mielibyśmy źdźbła porażone w stopniu trzecim, to skutkuje tym, że widzicie później Państwo na plantacji białe kłosy, tak? Te rośliny szybciej dojrzewają. Dlaczego? Dlatego, że nie ma przewodzenia wody i składników mineralnych z podstawy źdźbła do kłosa, bo tutaj mamy warunkowane przewodzenie. Pamiętam też na jednym ze spotkań mówiła Pani Profesor o tym, że przy ocenie skuteczności fungicydów przy łamliwości podstawy źdźbła ten poziom taki już naprawdę bardzo fajny, to jest powyżej 60-70%. Tak, pamiętajmy o tym, że to nigdy nie jest tak, że w przypadku chorób podstawy źdźbła uzyskamy 100% skuteczności. Tak? Ta skuteczność powyżej 70% to jest już naprawdę dobra, bardzo dobra. Zazwyczaj jest to poziom skuteczności w granicach 60% tak naprawdę. Zdarza się niekiedy, to też zależy od tego, jaki mamy płodozmian, tak? Bo jeżeli będziemy mieli płodozmian, można byłoby powiedzieć o małym udziale zbóż, no to ta presja tych patogenów też będzie niższa wtedy i możemy uzyskać 80-90% skuteczności. Ostatnie pytanie, które mi się nasuwa w kontekście zabiegu T1. Kiedy go wykonać? Bo wiemy, że to jest taki zakres od fazy początku szlania zbóż do drugiego kolanka, ale wiadomo, warunki pogodowe, rozwój innych chorób na tych roślinach, ale chyba jednak te zabiegi wcześniejsze będą pewnie miały większą możliwość skuteczniejszego działania. Tak, zdecydowanie mówi się, że zabieg wykonywany w fazie BPCH31, czyli tego początku strzelania w źdźbło, ma najlepszą skuteczność. Im bardziej będziemy go przesuwać, czyli im bardziej będziemy iść w kierunku fazy 32 albo 33, niestety skuteczność ta będzie spadała. Tak jak słyszeliście od Pani Profesor, liczba substancji czynnych, które skutecznie chronią zboża przed chorobami podstawy źdźbła jest coraz niższa. Ja chciałbym Wam w tym miejscu tylko przypomnieć, że jest na rynku taki produkt jak Verben, który skutecznie chroni plantację zbóż przed chociażby łamliwością podstawy źdźbła, czy także mączenkiem prawdziwym oraz septoryzą paskowaną liści pszenicy, czy także innymi chorobami, chociażby w jęczmieniu życia i pszenżycie. Dlatego dobierajcie fungicydy tak, aby faktycznie ich skład był skrojony pod potrzeby roślin i pod to, żeby skutecznie chronić te plantacje przed występującymi chorobami grzybowymi. I to by było na tyle dzisiaj. Napiszcie proszę w komentarzach, jakie są Wasze sposoby na ochronę zbóż przed chorobami grzybowymi w terminie T1. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!